Dzień dobry, witam wszystkich widzów kanału Wolskiej Wojnie i zapraszam do obejrzenia odcinka poświęconego kwalifikacji wojskowej, czyli czemuś, co dotyka w teorii większości młodych mężczyzn w Polsce. Odcinek wbrew pozorom mało kontrowersyjny, ponieważ dotyczy raczej kwestii administracyjnej niż kwestii, która jest jakoś tam istotnie życiowo ważna, dotycząca już osób w kwiecie wieku, a o to były w zeszłym roku różne burze. Natomiast było o to trochę pytań na skrzynkę mailową, trochę pomysłów się urodziło, które znalazły wyraz w postaci pytań, które zadawaliście i prośby, żeby poruszyć tę sprawę. W związku z powyższym na kanale będą dwa odcinki, jeden już jest nagrany, jest to rozmowa z szefem Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tychach, z panem pułkownikiem Piotrem Janoszem i ono dotyczy kwalifikacji. Natomiast mam nadzieję, że w kolejnych miesiącach, jak dostanę zgodę, oczywiście uda się zrealizować rozmowę na temat ćwiczeń wojskowych i kwestii z nimi związanych, czyli tym, co jest mocno kontrowersyjnym tematem. Zanim jednak przejdziemy do meritum, gorąca prośba o lajkowanie, subskrybowanie, komentowanie na dole, no i oczywiście możecie wesprzeć kanał i moją osobę w programie Patronite. Tu u góry jest odnośnik i po tym paśmie autoreklamy zapraszam do obejrzenia rozmowy. Dzień dobry. Dzisiaj moim Państwa gościem jest pan pułkownik Piotr Janosz z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tychach. Dzień dobry, panie pułkowniku. Witam serdecznie pana redaktora, witam wszystkich. Panie pułkowniku, no i pierwsze takie pytanie, ponieważ no moje pokolenie to pamięta WKU, czyli Komendy Uzupełnień, a czym jest WCR? Witam. No oczywiście nasza nowa ustawa, jak widzimy, obszerna, wprowadziła Wojskowe Centra Rekrutacji w miejsce Wojskowych Komend Uzupełnień. No i czym się zajmuje nasz WCR? No wiele zmian nowych nie nastąpiło. Wiadomo, że w pierwszej kolejności zapewnienie mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych, zapewnienie uzupełnienia potrzeb osobowych tych jednostek, szeroko rozumianą rekonwersję dla żołnierzy, którzy odchodzą do rezerwy. Oczywiście planowanie wykorzystania sił układu pozamilitarnego na potrzeby nasze obronne. I co najważniejsze na dzień dzisiejszy, oczywiście rekrutacja i promocja służby wojskowej, rekrutacja do różnych form tej służby wojskowej. No jak wiemy, dzisiaj najważniejszą na pierwszym aspekcie jest dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa. Oczywiście szeroko rozumiana współpraca z innymi partnerami społecznymi, tak? No i organizacja badań psychologicznych, no i oczywiście wszelkiego rodzaju świadczenia osobiste i rzeczowe. Czyli jednym słowem, no Państwo są zgodnie z nazwą centrum, które zajmuje się człowiekiem w ramach tego systemu MON-u, tak? Ale nie tylko wojskowymi w aktywnej służbie, ale też tymi, którzy są rezerwistami albo mogą dopiero zostać żołnierzami. Dobrze zrozumiałem? No bardzo dobrze. Żołnierzami pasywnej rezerwy, czyli tymi, którzy są już rezerwistami, młodymi, którzy będą w przyszłości żołnierzami po kwalifikacji wojskowej pasywnej rezerwy. No i każde WCR ma swoje terytorium, tak, czyli rejon administrowany, podzielony w naszym państwie. Mamy takich 86 szefów WCR w naszym kraju. I rozumiem, że jeżeli jest na przykład, zdarzy się jakiś konflikt zbrojny, albo jest potrzeba mobilizacji, albo świadczeń osób cywilnych na rzecz państwa, to państwo też się tym zajmują w ramach WCR-u, tak? Tak, dokładnie. To są zadania Wojskowego Centrum Rekrutacji. Niezmienne, bo Wojskowa Komenda Ówczesna Uzupełnień też takie zadania realizowała. Jasne. Okej, okay, czyli jednym słowem, no to mają państwo, że tak powiem, dość duże spektrum zadań, tak? Bo to tak patrząc na to, to a tak z ciekawości, a ile osób pracuje w WCR-ze? No i tu mamy aspekt podzielony. Mamy mniejsze WCR-y i większe WCR-y. Mhm. Powiem tak, no żeby tutaj nie wchodzić w kompetencje, ale rozstrzał jest od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. W zależności od tego, czy WCR jest w mieście wojewódzkim, tak mniejszym, większym, czy jest to WCR, który ma mniejszy teren administrowany, tak? No i oczywiście wydziały są takie same, zadania dla WCR-a, który ma większy teren administrowany, ma oczywiście więcej jednostek na swoim terenie administrowanym, mają więcej ludzi do uzupełnienia dla tych jednostek, bo musimy wiedzieć, że uzupełniamy również osoby do jednostek w czasie pokoju na wakaty tak zwane. I tutaj tych osób w tych WCR-ach jest więcej, bo mają, można powiedzieć, krótko mówiąc, więcej osób i więcej zadań, tak? Ale nie byłoby błędem, gdybym powiedział, że nie jest możliwe rozwinięcie mobilizacyjne bez istnienia WCR-ów? No myślę, że bez WCR-ów błędem. No byłoby to mało możliwe, tak? No WCR-y są tym trzonem, które, które są na pierwszej linii do tego, aby obywatela spokojnie tutaj zaewidencjonować, móc do danej jednostki, jeżeli jednostka ma zapotrzebowanie na jakieś stanowiska i przydziały, odpowiednio ulokować, tak? To my, to jest nasze zadanie. No właśnie, i teraz jak już mówimy o ewidencjonowaniu i przydziałach, jak pan pułkownik zauważył, no to teraz jest okres, kiedy bardzo wielu młodych mężczyzn dostaje kwestie
kwalifikacji wojskowej, tak? Czyli coś, co w zasadzie no, moje pokolenie pamięta bardzo dobrze, no bo to się potem wiązało albo z odroczeniem ze względu na studia, albo już z wysłaniem do jednostki. Natomiast no, kwalifikacja teraz jest przeprowadzana. Po co w ogóle kwalifikujemy ludzi, których wojsko potem od razu nie bierze, tak, do jednostek? Jaki jest cel i jaka jest w ogóle rola przeprowadzanej kwalifikacji? No, trzeba mieć na uwadze takie dobre słowo, że kwalifikacja to nie jest mobilizacja, tak? Kwalifikacja służy temu, aby osoby, które do niej stają, mamy w rozporządzeniu ustalone, jaki rocznik staje do kwalifikacji wojskowej. Dzisiaj to są 19-latkowie. Zaewidencjonujemy te osoby i mamy możliwość na kwalifikacji, która jest powołana przez burmistrza czy prezydenta na miasta na prawach powiatu, aby tą osobę sprawdzić z imienia, nazwiska, oczywiście PESEL, miejsce zamieszkania, bo jak wiemy, zgodnie z ustawą, każdy musi mieć miejsce zameldowania w kraju. Następnie mamy kwestię przebadania go fizycznie i nowum w tej ustawie o obronie ojczyzny jest to, że również mają badania psychologiczne. I na końcu, stricte tych dwóch badań, mamy orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej. Wiadomo, nie zmieniło się. A, B, odroczenie krótkotrwałe, tam 12 czy 24 miesiące. D i E. Oczywiście z naszej strony jako WCR-a, przedstawiciela czy szefa na kwalifikacji wojskowej zadaniem jest przeznaczenie tych osób do danego rodzaju służby. Zaproponowanie mu, jeżeli taka osoba po kwalifikacji mając 19 lat nie pracuje czy nie uczy się, to możemy mu zaproponować od razu dany rodzaj służby w zależności od tego, co mu się bardziej spodoba, tak? Oczywiście najważniejszym na koniec jest ta kwestia kluczowa, czyli nadanie stopnia szeregowego, to jest nowy aspekt w ustawie o obronie ojczyzny i przeniesienie go do rezerwy pasywnej, czyli to już jest ten pierwszy zasób ludzi, którzy sami dobrowolnie mogą później zgłosić się po to, aby zostać żołnierzem. Musimy mieć na uwadze jeszcze jedną rzecz, że w obecnej kwalifikacji wojskowej, która właśnie teraz trwa, mamy miesiąc maj, nie wydajemy książeczek wojskowych. Osoba, która staje do kwalifikacji, nie musi przynosić zdjęcia, tak jak było to wcześniej, przed wejściem w życie owej ustawy. Nie przynosi zdjęcia, nie dostaje książeczki wojskowej. My ją ewidencjonujemy, wrzucamy ją do zasobów naszych tutaj wojskowych, tak? Wiemy, co to za człowiek, jaką ma kategorię zdrowia do czynnej służby i możemy go w przyszłości wykorzystać, tak? Zaproponować mu, zadzwonić, dowiedzieć się, co robi. Natomiast tą książeczkę on otrzyma dopiero wtedy, jak będzie żołnierzem po przysiędze wojskowej w danym rodzaju służby, który by sobie chciał wybrać. I zadał pan redaktor pytanie, co dalej z tym żołnierzem? Przepraszam, tak, pasywnej rezerwy, dobrze mówię, stopniu szeregowego po kwalifikacji. On może sobie wybrać, czy chce być żołnierzem, czy nie. Taka wolność dzisiaj mamy, taką wolność mamy dzisiaj w kraju. Natomiast nam zależy na tym, aby tych ludzi po kwalifikacji nakłonić, namówić, tak pokazać przede wszystkim, bo przez nasze promocje, wszystkie pikniki, jak widzimy w tym roku i w poprzednim roku mieliśmy wiele kampanii po to, aby pokazać, że to wojsko jest bardzo atrakcyjne, a głównym kierunkiem na dzień dzisiejszy jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa dla młodych, tak? Przede wszystkim dla młodych. Oni mają pierwsze przetarcie do 28 dni szkolenia podstawowego w dobrowolnej służbie i on może zobaczyć, czy on dalej chce być żołnierzem, czy mu się to nie podoba. No, my robimy wszystko tutaj na tym pierwszej linii frontu, jako Wojskowe Centrum Rekrutacji, żeby zachęcić, pokazać, że jest to bardzo atrakcyjne, no i daje to dobrą przyszłość, tak? Czyli jeżeli dobrze zrozumiałem pana pułkownika, bo ja pamiętam, że ja owszem mam zieloną książeczkę, mam wbite A jak najbardziej, natomiast ja nie miałem żadnego stopnia, tak? Natomiast teraz różnica jest taka, że jest od razu nadany stopień, rezerwa, tak? Ale nie ma książeczki. Tak jest. Stopień szeregowego nadajemy, przenosimy do rezerwy pasywnej, natomiast nie wydajemy książeczki wojskowej. Książeczkę dopiero dostajemy, tak jak powiedziałem, w jednostce po przysiędze wojskowej. I Jasne. nadaje, Rozumiem. oczywiście, wydaje ją dowódca jednostki wojskowej. Czy ja mówię o starych sprawach, które mnie dotyczyły 20 lat temu, tak? Więc No to wiadomo, tak. że tu się pozmieniało strasznie od tego czasu. No tak było poprzednio. W czasie kwalifikacji uprzednie wojskowe komendy uzupełnienia miały takie zadanie zgodnie z ustawą, że wydawały książeczki wojskowe. I ten kandydat miał obowiązek przynieść zdjęcie w odpowiednim wymiarze, musiał być przyklejone, tak, zaewidencjonowane, podbite. Książeczka jest zaewidencjonowana i wydana obywatelowi. I musiał ją oczywiście schować głęboko, nie zgubić, nie wywozić za granicę, bo takie są oczywiście Do regulacje dzisiaj ją prawne. mam w szufladzie. Natomiast ja pamiętam, jak swego czasu WKU zgubiło papiery, że jestem studentem. Ja już dostałem wezwanie do jednostki, więc To potem coś miałem. niemożliwego. Jak mogło zgubić? Nie mam pojęcia, ale wiem, że miałem kupę ubawu, kiedy jeździłem i odkręcałem sprawy, udowadniałem, że nie jestem wielbłądem, czyli jestem dalej studentem, tak? Bo
Mieli w papierach, że jest to znajomość języka, mieli w papierach to, że byłem w organizacjach proobronnych jak najbardziej, jeszcze zanim trafiłem na studia. Natomiast gdzieś się zagubił taki mały szczegół, a mianowicie to, że byłem studentem, tak? Więc w efekcie Panie Jarosławie, zniknęło. proszę się nie chwalić. Proszę się nie chwalić, które WKU. Już jest zlikwidowane. Może tak powiem. O, no to dobrze. Już jest zlikwidowane. Nie, nie. Wyratowało mnie Ja wrocławskie, myślę, że które to nie ta istnieje. przyczyna. To nie ta przyczyna, że zagubione coś tam, jak pan mówi. Nie, nie. Z pewnością były inne uregulowania prawne, które doprowadziły do likwidacji, a nie ten precedens, tak. Okej. Przyjemnie będzie mi tak wierzyć, tak? Ale pamiętam, że wtedy przechodziłem te kwestie z książeczkami i z odsyłaniem z jednego WKU, które było zlikwidowane, przyniosło papiery do drugiego, drugie też było zlikwidowane i dopiero trzecie WKU, czyli te nadrzędnego szczebla, czyli wrocławskie, że tak powiem, stwierdziło, o, faktycznie jest pan studentem, tak? Więc faktycznie miałem taką historię. Natomiast jeżeli młody człowiek stawia się na kwalifikacji, no to rozumiem, że w ramach tej kwalifikacji, jeżeli jest zdrowy, tak, jeżeli lekarz, to jest lekarz orzecznik na kwalifikacji, tak? Tak, Czy. lekarz i psycholog, bo psycholog jest zatrudniony również przez przepisy oczywiście ustawy. I oni oboje, psycholog daje informację, że jest wszystko okej, okay. Lekarz tak samo, nie ma schorzeń, daje kategorię A, no i spokojnie dostaje takie zaświadczenie, ma kategorię zdrowia A i jeżeli będzie chciał, no to w Ale młody kapłaszczyk. człowiek ma jakiś ślad w papierach, że on ma kategorię A, tak? Bo chyba już obecnie nie ma pracodawców, którzy wymagają w ten sposób uregulowanego stosunku do służby wojskowej, przynajmniej prywatnych przedsiębiorców. Natomiast ja pamiętam lata, gdzie no to było warunkiem sine qua non dla jakichkolwiek państwowych przedsiębiorców, tak? Czyli uregulowany stosunek do służby wojskowej. Nie wiem, czy to jest dalej wymagane, czy stąd jest to zaświadczenie. Oczywiście w ewidencji wojskowej naszej mamy informację, że on ma kategorię A. Gdyby się chciał starać do innych form służby, policja czy straż graniczna, no to też z pewnością nas o to zapytają, czy ma uregulowany stosunek. Natomiast nie ma No to takiej, już że tak powiem teraz, młody człowiek wymagalności. już nie musi latać z kwitem, tylko po prostu wszystko jest u państwa i służby się wymieniają między sobą, tak? Dokładnie. Panie pułkowniku, no w takim razie młody człowiek, powiedzmy, że no, zostaje szeregowym, tak, ma możliwość albo pójścia do rezerwy, albo znaczy z automatu jest w rezerwie, tak, ale ma możliwość podjęcia służby i teraz. No to już tak człowiek się czuje staro, bo się okazuje, że wielu znajomych ma dzieci, które nagle są na progu dorosłości i wiele, może niewiele, ale kilka jest tak, znam takich przypadków, że młodzi ludzie poszli do wojska, bo stwierdzili, że to jest fajna pierwsza praca. I oni to argumentowali tak, że kasa jest w miarę okej, okay, że mają lokum i że w sumie to jest dobry pomysł, żeby zacząć starać dorosłość, tak? Ponieważ się okazuje, że wojsko jest takim dla nich przynajmniej atrakcyjnym pracodawcą. Co wojsko oferuje młodemu człowiekowi na start i finansowo, i możliwości rozwoju? Powiedzmy, że mamy młodego faceta, zdrowy chłopak, w miarę wysportowany, tak. Co wojsko takiej osobie może zaproponować? No oczywiście zgodnie z koncepcją rozwoju naszych sił zbrojnych, no w pierwszej kolejności proponuję mu dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Ma lat 19, więc co lepszego go może spotkać? Na dzień takiej służby do 26 roku życia, wiadomo ile dni będzie trwało szkolenie, powiedzmy do 28, mamy 165 zł 33 grosze na dzisiaj. Mnożąc to razy ilość dni szkoleniowych, dodamy ponad 4000 na rękę, tak? Oczywiście w jednostce dostaje zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie. Pełny taki socjal, tak, żeby nie musiał nawet niepotrzebnie na nic wydawać. I to jest to pierwsze szkolenie. Jeżeli mu się spodoba, idzie na szkolenie specjalistyczne, to już łącznie trwa do roku czasu jedno i drugie. No i też dostaje taką samą kwotę, mnożąc to razy cały miesiąc, to już jest prawie 4900 z hakiem. No to już jest taka kwota, można powiedzieć, no myślę, że co najmniej dobra, tak? Wiadomo, że młodzi zawsze mają mało, trudno, Ale takie czasy. ja dobrze pana pułkownika zrozumiałem. Czyli młody człowiek, jeżeli ma 19 lat, zdecyduje się, że chce sprawdzić się, czy nadaje się jako żołnierz, chociażby rok, półtora roku odsłużyć w MON-ie, znaczy w Siłach Zbrojnych RP, to okazuje się, że może przez rok zarobić 60 tysięcy brutto, tak? No jeżeli tak Mniej dobrze więcej. wyliczając, tak by to wychodziło. Tak by to A przy wychodziło. okazji nie ma kosztów lokum żadnych akademików, żadnych stacji i w sumie No to przez koszty. pierwsze, to mamy przez pierwszy okres szkolenia podstawowego, tak? W szkoleniu specjalistycznym staramy się, można powiedzieć krótko, to jest tak jak żołnierz zawodowy traktowany, 8 godzin szkoleniowych. Staramy się lokować ludzi zgodnie z miejscem zamieszkania. No jest taka tendencja, tak staramy się to robić. Wiadomo, że jednostki wojskowe nie są w każdym miejscu, gdzie występuje WCR, tak jak u mnie w WCR Tychy. No nie mam na terenie jednostki administrowanej żadnej wojskowej. Natomiast mamy w pobliskich miejscowościach jednostki. Staramy się tych ludzi do tych jednostek, że tak powiem, kierować, jeżeli jest ich taka wola. No i oczywiście na szkoleniu
tym specjalistycznym mogą sobie spokojnie dojechać. Tak? Oczywiście mamy dodatkowo, pytał Pan, jakie jeszcze inne regulacje, jak żołnierz zawodowy, dodatki mamy do danej służby, mamy urlopy, mamy pewne inne świadczenia też pieniężne. Co jedno jest ważne, to taki żołnierz nie musi tych 12 miesięcy pełnych tej dobrowolnej zasadniczej służby odbywać. Jeżeli dowódca jednostki stwierdzi, że jest super świetny fachowiec w jakiejś dziedzinie, czy kierowca, czy informatyk, prawda, cybernetyk, chciałby go powołać do zawodowej służby, jest taka możliwość. Może go już po kilku miesiącach tej dobrowolnej powołać do zawodowej służby i wtedy żołnierz jest ten traktowany jako żołnierz zawodowej służby wojskowej. Jeżeli nie ma gdzie mieszkać, dostanie internat, tak? Jeżeli ma żonę, będzie miał rozłąkowe, będzie miał oczywiście urlopy, tak jak ustawa przewiduje, może mieć urlopy nagrodowe, dodatki specjalne, jeżeli była to jednostka wojsk, powiedzmy, specjalnych, tak? No, tych profitów trochę jest i młody kandydat, który do nas przychodzi do WCR-a, pytać się, no my mamy taki pewien wachlarz, taki rezumę z góry na dół, co mu się należy, bo to jest taka nasza pierwsza informacja dla niego, co mu się należy. Potem go informujemy, co my od niego oczekujemy, co on będzie musiał spełnić, jakie wymagania, no i co od niego wojsko będzie później wymagało, tak żeby on mógł od nas dostać to, co mu się należy. No bo to jest oczywiście, wszystko powiązane są, tak. Nie tylko on będzie brał, ale też oczywiście musi coś z siebie dać. Jak wiemy, w naszej ustawie oraz w Konstytucji mamy zapisane, że godnością każdego obywatela jest obrona ojczyzny, tak? Jak to się mówi w naszej rocie, krwi ani życia nie szczędzić. No ale miejmy nadzieję, że to tylko na papierze dzisiaj, a w boju sprawdzimy się na poligonach, tak? A panie pułkowniku, jakie są wymagania ze strony wojska dla takiego młodego człowieka, który chce wstąpić w szeregi Wojska Polskiego? Jakie on musi takim... No na pewno w pierwszej kolejności musi być niekarany. No to jest taka podstawa, którą zawsze sprawdzimy. Mamy dostępy oczywiście, możliwości. Sprawdzamy, czy dana osoba nie jest karana. No przede wszystkim musi mieć kategorię A, to co powiedzieliśmy. Czyli tak jak było na początku powiedziane, kwalifikacja wojskowa, przejdzie zdolny. To już mamy drugi aspekt, tak? No obywatel polski to jest kolejny aspekt. No i myślę, że musi mieć predyspozycje fizyczne i psychiczne. Musi mieć tą zdolność taką emocjonalną, która niestety, ale będzie już sprawdzana później w trakcie szkolenia, tak? Szkolenia bojowego, specjalistycznego na początek na poligonach, tak? W codziennym toku jego kilkudziesięciodniowej służby on będzie z innymi ludźmi, których pierwszy raz zobaczy na oczy, będzie musiał z nimi spać w jednym pomieszczeniu, można tak powiedzieć, tak? Będzie chodził na stołówkę, będzie musiał się poddać wszystkim regułom wojskowym i to jest taki pierwszy filtr, który stwierdzi, czy on się nadaje, a on sam stwierdzi, czy to jest dla niego, tak? A wymogi fizyczne jakie są? Jakie takie minimalne, bo wiadomo, że jest cała tabela, tak? Ale jak pan mógł podać, tak, panie pułkowniku, tak jak wiemy, co roku żołnierz, jak wiemy, co roku żołnierz zawodowy zdaje egzamin z wychowania fizycznego. Jest to oczywiście unormowane w rozkazach, w decyzjach. No to jest bieg na 3000 metrów, w zależności oczywiście od kategorii wiekowej i od grupy, czy jest to grupa pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Wiadomo, od specjalności, w jakiej żołnierz służy. Mamy następną konkurencję, podtrzymywanie się na drążku, bądź tutaj mamy uginanie ramion, czyli tak zwane pompki, skrętoskłony, czyli brzuszki popularne i bieg wahadłowy bądź koperta, tak? 10 razy 10 bądź koperta pomiędzy pachołkami. No i taki egzamin żołnierz zawodowy zdaje co roku. No i taki żołnierz dobrowolnej służby, jeżeli się stara, też ma zajęcia z wychowania fizycznego i życzymy każdemu, z pewnością jednostka też będzie go selekcjonowała na zajęciach z wychowania fizycznego i też to będzie sprawdzane, jest to sprawdzane, żeby móc przygotować go później do tego, aby ten egzamin mógł zdać. Tak? Także takie różnorakie ćwiczenia sportowe są realizowane po to, aby sprawdzić jego dyspozycyjność. Tak? No wiadomo, że w wojskach specjalnych mamy oprócz tego jeszcze oczywiście selekcję, którą muszą przejść w odpowiednim terenie, tak, w odpowiednim czasie, czego ja życzę każdemu, żeby mógł założyć mundur wojsk specjalnych, no ale to nie jest takie proste. Tak? A panie pułkowniku, a z pańskiego doświadczenia ilu młodych mężczyzn i kobiet spełnia te wymogi fizyczne wojska? Na 100 powiedzmy. Bardzo... 100 przychodzi mniej więcej. Rząd wielkości, czy to będzie 60, 70, 80? No żeby nie skłamać, no nie mogę za cały kraj odpowiadać, tak? Dzisiaj ale u pana, w Tychy. Powiedzmy możliwość Tychy. Sprawdzenia. To powiem tak, na 10, 8 spokojnie spełnia te predyspozycje fizyczno-psychiczne. Dużo. Bo jak wiemy, do tej służby po kwalifikacji wojskowej, jeżeli mamy orzeczoną kategorię zdrowia, i mamy orzeczonego psychologa, oczywiście dzisiaj, tak, a wcześniej tego psychologa nie było na kwalifikacji wojskowej, to dzisiaj mamy w WCR-ach zatrudnionych psychologów, którzy badają kandydata do służby najpierw pod względem psychologicznym, wykonywane są testy, jeżeli je przejdzie pozytywnie, dostaje orzeczenie psychologiczne o zdolności do służby. Następnie lekarz bada takiego kandydata do służby, jeżeli wszystko jest w porządku i jak miał kategorię A, może dostać tą decyzję właśnie, która powoła go do dobrowolnej, tutaj mówimy o dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, tak samo do terytorialnej służby wojskowej.
No i życzymy tego każdemu. Także myślę, że patrząc po moich statystykach, 8 na 10, fakt, że To dużo. niestety moje tychy są tak zurbanizowanym miastem i powiatem, którymi zarządzam, że bezrobocie to jest na poziomie 2%, więc proszę sobie wyobrazić, że znalezienie kandydata to czasami graniczy z cudem. Jak pan wie, panie redaktorze, mieliśmy wspaniałą tutaj kampanię. Podpisaliśmy porozumienie z GKS-em Tychy i mieliśmy świetną kampanię na lodowisku. Można sobie na stronie naszego, tutaj mała reklama, może nie do końca, ale zobaczyć na stronie GKS-u, jak to wyglądało. Bardzo świetna sprawa, świetne jednostki się pokazały, bardzo ogromna ilość osób oglądało, lajkowało, no a kandydatów no niewielu, bo wszyscy mają tą świetną pracę u nas w moim rejonie i też dobrze płatną. Aczkolwiek ja nie mówię, że na siłę będziemy ich wyciągali, tak, za ręce, chodźcie do nas, ale staramy się ich przekonywać, że oprócz tego, że mają pieniądze, to jeszcze można spełnić swój ustawowy i konstytucyjny obowiązek oddania swojej, że tak powiem, osoby dla ojczyzny, tak? A panie pułkowniku, no bo to jest właśnie trudna i czasami też drażliwa sprawa, tak? No bo czasami wojsko, to mam nadzieję, że już odeszły w niepamięć te lata, kiedy się mówiło, że wojsko komuś życie uratowało, tak? Bo ja to jeszcze pamiętam z moich lat młodości. Natomiast no, obecnie no, bardzo wyraźnie widać, że raczej MON stara się iść w kierunku takim, że albo dobra pierwsza praca, tak, dla młodego człowieka, który się rozgląda w życiu. Albo faktycznie no, pójście w stronę takiej misyjności w ramach poczucia zobowiązania wobec państwa, jakiejś wspólnoty, albo po prostu jakaś specjalizacja. A jeżeli taki żołnierz trafi do MON-u, czy trafi do sił zbrojnych, jakie on potem ma możliwości doskonalenia zawodowego? Czy on może jakieś kursy zrobić, które ewentualnie potem mu się w cywilu przydają, nabyć jakieś umiejętności? Oczywiście, że tak. Nie chcę tu mówić na przykładach jednostek, których ja służyłem, było ich kilka. Chociażby mówiąc o wojskach specjalnych czy jednostce powietrzno-desantowej, robię kurs spadochronowy. Świetna rzecz, jeżeli ktoś to lubi, jeżeli się oczywiście nie boi. Wiem, są tacy żołnierze, którzy mogą sobie pójść dalej w tym kierunku i robić sobie dodatkowe uprawnienia i móc w przyszłości na emeryturze na tym też, załóżmy, zarabiać. Jest wiele kursów logistycznych w naszej armii, które pozwolą zdobyć różne kategorie zdrowia, różne specjalności na różny sprzęt, tak? No bo jednostki są logistyczne. Można powiedzieć, że wszystkie jednostki operacyjne mają też szkolenie na dany rodzaj sprzętu, tak? Już nie chcę się tutaj wypowiadać za Jasne. dany rodzaj sił zbrojnych, ale naprawdę kursów jest sporo i dana osoba, która ma dany styl, że tak powiem, wypracowany w swoim życiu, jestem logistykiem, jestem informatykiem, czy jestem typowym żołnierzem do biegania po polu, to naprawdę znajdzie sobie możliwości i na pewno jest wiele kursów, które mogą im pomóc rozwinąć się zarówno w armii, oraz takich, które mogą ich przygotować w przyszłości do tego, aby jak osiągną dany wiek, tak wiadomo, po 60 roku życia będą chcieli odejść, albo nawet wcześniej, bo wiadomo, że starsze pokolenie, tak jak pan powiedział, jeszcze ma możliwość zgodnie ze starą ustawą odejść na emeryturę wcześniej. Ci młodzi muszą już trochę dłużej popracować, ale też nie jest to wiek 67, tylko troszkę wcześniej, no to pewne kursy, które zrobią, czy logistyczne, czy informatyczne, bo też takie są oczywiście, no, na pewno pozwolą im znaleźć się również w cywilu. Tak? Wiadomo, że tak jak powiedziałem wcześniej, jednym z zadań jest to, aby pomagać tym odchodzącym na emeryturę czy do rezerwy, tak zwana rekonwersja. Tak? Dostają odpowiednie statusy finansowe, nie będę mówił jakie, ale jest taka możliwość, żeby im pomagać w tym, aby tą dany kurs, daną pracę dodatkową, którą by sobie marzyli, tak znaleźć. Jasne, a jak jeszcze jesteśmy w temacie kwalifikacji, a co z maturzystami, którzy na przykład, bo teraz temat nośny matury, tak, rodzice dzieci żyją maturami dzieci na progu dorosłości żyją tymi maturami, a co jak taki nieborak maturzysta, właściwie abiturient, dostanie wezwanie na komisję w dzień matury? No to tutaj mamy rozporządzenie, które tak jak co roku wychodzi do kwalifikacji. Ustawa jest ogólna, do niej zawsze są rozporządzenia, które normują pewne fakty. Jest artykuł, który mówi o tym, że dana osoba, jeżeli nie może się stawić w dniu kwalifikacji, z uwagi na inne ważniejsze okoliczności, no dla tej danej osoby, tak, należy zgłosić się do urzędu, który go wezwał, przedstawić takie zaświadczenie ze szkoły: mam dzisiaj maturę. No i obywatel spokojnie jest rozpatrywany pozytywnie, wyznaczony jest mu inny termin na tej kwalifikacji wojskowej, w dzień wolny od matury, tak. Teraz miałem też taki przykład, że sportowiec miał mecz w dniu kwalifikacji. Co on ma zrobić? Przyjść do urzędu? To jest pytanie oczywiście dla nas. My radzimy, my pomagamy, tak, kierunkujemy, nawet podajemy numery telefonów do danych urzędników, żeby było łatwiej, tak, żeby ten obywatel nie musiał biegać, gonić, szukać. Dostaje numer, dzwoni, informuje, ewentualnie jedzie do urzędu, bo też takie miejsce miało tutaj u nas. Przedstawia informację, że w tym dniu ma maturę, dziękuję. Przełożona kwalifikacja 4 dni później, to nie jest kłopot żaden. I to się robi, to się dzieje, tak. No właśnie, jak mówimy o przekładaniu i o relacjach obywatel-państwo,
No, w zeszłym roku mieliśmy dość spore zamieszanie, jeżeli chodzi o ćwiczenia rezerwy. Tak. W zasadzie, kto jest powoływany na ćwiczenia rezerwy i kto planuje to powołanie? Jak wygląda ten cały proces? No bo nie ukrywam panu pułkownikowi, że kupa żuczków takich jak ja, no to zaczęło mieć ciepło, kiedy usłyszeli, że mogą być wyrwani ze swojej strefy komfortu, zwłaszcza ci, którzy mają firmy i na przykład mogą trafić na ileś dni albo może miesięcy nawet do służby wojskowej. Ja myślę, że to był bardzo duży szum w mediach, a bardzo wojsko oczywiście wyjaśniło sprawę, ale to się nie do końca przebiło. Jak wyglądają powoływania na ćwiczenia rezerwy? Co pan pułkownik może o tym powiedzieć osobom trochę starszym, takim powiedzmy jak ja? No jak wiemy, ćwiczenia żołnierzy rezerwy planuje dowódca jednostki, w której mają się one odbywać. I te plany odbywają się rok wcześniej, nawet 2 lata wcześniej. I wtedy już wiemy do przodu N plus 1 co najmniej, ile tych dni, kiedy, w jakich terminach te ćwiczenia będą się odbywały. Oczywiście w tym roku mamy ćwiczenia nie takie kilkudziesięciodniowe, tak? Te z kilkunastodniowe są dni szkoleń żołnierzy rezerwy, a powoływani są na nie ci żołnierze, którzy mają nadane przydziały mobilizacyjne, czym również zajmuje się właśnie tutaj Wojskowe Centrum Rekrutacji. Jak wiemy, i tak jak pan powiedział, ówczesna, kiedyś, przed 2009 rokiem, zasadnicza służba wojskowa była realizowana w różnych wymiarach, tak ostatnio było 9 miesięcy, spowodowała to, że mieliśmy tych rezerw osobowych bardzo dużo. Później został ten oczywiście pobór zawieszony i dzisiaj staramy się te rezerwy odtwarzać poprzez dobrowolną służbę. I taki żołnierz pasywnej rezerwy dzisiaj może dostać przydział mobilizacyjny. On ma taką kartę mobilizacyjną, która jest mu u nas wręczana i może zostać wezwany właśnie zgodnie ze swoją specjalnością. Trzeba nadmienić, że staramy się do jednostki wojskowej, która przyśle nam takie zapotrzebowanie, że potrzebuje tylu i tylu takich i takich konkretnych żołnierzy rezerwy z daną specjalnością. My ich wyszukujemy właśnie w tej bazie, która jest realizowana, pierwsze kroki na kwalifikacje, potem ją uzupełniamy, no bo dany obywatel może uzupełnić swoje kwalifikacje. Jego obowiązkiem byłoby do nas dotrzeć, pokazać, mam kolejne prawo jazdy, mam kolejne wykształcenie, które może to i to. Zawsze można potem tego żołnierza przeszkolić, ale z daną specjalnością po szkoleniu wojskowym, jak wiemy, my go możemy przydzielić do danej jednostki na ćwiczenia. I taki żołnierz kilka miesięcy przed ćwiczeniami, on się powinien dowiedzieć, że takie szkolenie będzie się, załóżmy, odbywało w tej i w tej jednostce. Natomiast jak ten żołnierz wcześniej ma wydaną kartę mobilizacyjną, to on jest świadom tego, że ta jednostka jest jego jednostką, i on w tej jednostce może być wezwany na ćwiczenia. Ćwiczenia się realizuje cyklicznie co roku. Oczywiście troszeczkę ten cykl ćwiczeń zaburzyła pandemia, musimy otwarcie o tym powiedzieć. Niestety po pandemii, tak jak pan redaktor powiedział, powstał pewien konflikt. No i jedno niestety sprzęgło się z drugim, a nałożyło się trzecie, czyli pandemia troszeczkę ustała. Mogliśmy już spokojnie na nowo wzywać żołnierzy na ćwiczenia żołnierzy rezerwy. A ludzie tak niepotrzebnie troszkę skojarzyli jeden fakt z drugim, który nastąpił, że tak jak powiedziałem, kwalifikacja to nie mobilizacja, tak? To też ćwiczenia to nie jest mobilizacja. To jest szkolenie tych rezerw po to, aby oni o tych swoich stanowiskach wiedzieli, gdyby, powtarzam słowo, gdyby coś się wydarzyło, co mają konkretnie robić, tak? Bo wiadomo, że w danej jednostce, ja też mam takich rezerwistów w swoim WCR, których powołuję na ćwiczenia, których muszę wyszkolić, że gdyby coś się wydarzyło, to on przyjdzie mi i on będzie konkretne zadanie miał do wykonania, on to będzie umiał zrobić, a nie, że ja powołam żołnierza jakiegokolwiek rezerwy, będzie miał wykonać jakieś specjalne zadanie, on nie będzie tego umiał, bo pierwszy raz tutaj u nas jest. Po to są te ćwiczenia, żeby wyszkolić, pokazać i wykształcić tych, ukierunkować, tak, jeżeli już mają pewną wiedzę, jak mają dane zadanie wykonać. Ja tutaj krótko mówię o WCR-ze, proste zadania, a jak mamy jednostki specjalne, czy jednostki powietrzno-desantowe, czy jednostki operacyjne, które mają naprawdę zadania, które są na odpowiednim, że tak powiem, poziomie wiedzy, czy technicznej, czy merytorycznej, to ci ludzie muszą się szkolić. I po to są te ćwiczenia żołnierzy rezerwy. A panie pułkowniku, a czy to dotyczy takich delikwentów jak ja, którzy kiedyś mieli kwalifikacje, nie mieli nadanego stopnia, ale mają wbite A w książeczce? W książeczce wojskowej jeszcze mają książeczkę? Czy teoretycznie jest taka ale opcja? Rozumiem, że pan redaktor nie odbył oczywiście żadnego rodzaju nie. służby wojskowej, no więc. Więc jak pan nie ma nadanego przydziału mobilizacyjnego, to nie będzie pan wezwany na ćwiczenia spokojnie. Okej. Okay. No, panie pułkowniku, to w takim razie jeszcze chyba jedno takie pytanie, a co z facetem, który miał nadany przydział mobilizacyjny, ale faktycznie się rozchorował, ale nie mówimy o tym, że ktoś unika, tylko ktoś się naprawdę rozchorował, no bo wiadomo, że różne wypadki chodzą po ludziach, tak? I oczywiście, złamał nogę, no. Coś mu się stało, ma grypę, ale tak faktycznie jest chory. Co wtedy?
No to L4, bo z pewnością dostanie tak zwany dokument zwolnienie lekarskie, przedstawia dowódcy jednostki wojskowej. Tylko istotne jest to, żeby to zwolnienie było wystawione na cały okres, rozumiem, tych ćwiczeń żołnierzy rezerwy, tak? A nie, że miał wystawione od poniedziałku do piątku, a ćwiczenia trwają do niedzieli. To na te 2 dni powinien się stawić. Jeżeli złamał nogę, ma zwolnienie, leży w szpitalu, bo jeszcze jest, powiedzmy, zaśrubowany, no to trudno, żeby się stawił na ćwiczenia. To zwolnienie należy przedstawić do dowódcy jednostki wojskowej i ja myślę, że to spokojnie załatwia sprawę, tak? Tu nie ma żadnego uchylania się, bo jak wiemy, że uchylanie się od obowiązku no jest niestety karalne, tak, zgodnie z kodeksem, no i zgodnie z zapisami ustawy, ale nie mówmy o tych rzeczach, mówmy o przyjemnych. No to tak z takich przyjemnych rzeczy, jakby pan miał jakiś przekaz do młodych ludzi. Mamy, powiedzmy, młodego człowieka, który kończy szkołę średnią. Gdyby pan miał tak w 3 zdaniach go zachęcić, żeby on poszedł do Sił Zbrojnych RP i związał swój los z Siłami Zbrojnymi RP, co by pan takiemu młodemu człowiekowi w 3 zdaniach chciał przekazać? Tak dosłownie. No zakładając, że skończył szkołę średnią i oczywiście zdał maturę, czego wszystkim życzę, to mógłby się zainteresować w pierwszej kolejności szkołami, które mamy w naszym kraju, które naprawdę mają szeroki wachlarz specjalności i myślę, że każdy uczeń szkoły średniej znalazłby swoje miejsce w danej uczelni wojskowej, aby pogłębiać swoją dalszą wiedzę. Myślę, że młodzi ludzie teraz są na topie tak zwanego naukowego trybu życia, tak, bo komórki, internety, internet oraz wszelkie media powodują to, że człowiek się może nie więcej czyta, ale więcej się w pewnych aspektach uczy, więc życzyłbym, żeby każdy poszedł do danej uczelni wojskowej i w przyszłości oczywiście skończył, osiągnął stopień podporucznika, zasilił nasze siły zbrojne. No, daje to pewną stabilizację pracy, tak, żołnierza oczywiście jak zatrudniamy i zostaje żołnierzem zawodowym, no to wojsko stara się naprawdę o niego dbać, jest szereg dodatków. O, nie będę teraz tego opowiadał, od A do Z ustawy jest tutaj kilkadziesiąt punktów, które możemy zaoferować, ale myślę, że każdy WCR w kraju, tam pracują naprawdę kompetentni ludzie, szczegółowo może każdemu obywatelowi opowiedzieć, co go czeka, a myślę, że to są bardzo dobre, bardzo ciekawe rzeczy. Panie pułkowniku, w takim razie bardzo dziękuję za interesującą rozmowę i dziękuję, że zgodził się pan wystąpić na kanale. Również dziękuję, wszystkiego dobrego. I to by było tyle, drodzy widzowie. Dziękuję bardzo, że byliście, dziękuję, że oglądaliście, dziękuję za wszystkie lajki, subskrypcje, za komentarze. Wielkie, gorące podziękowania dla patronów wspierających kanał w programie Patronite. Widzimy się w czwartek w tygodniówce, którą przygotowujemy dla was wraz z Dawidem Kamizelą, przepraszam. Dzięki wielkie, że jesteście raz jeszcze. Trzymajcie się. Cześć.